Grzegorz, ty przeszedłeś sam właśnie długą drogę od tego, kiedy to ty byłeś w programie muzycznym, próbowałeś swoich sił, aż do teraz, kiedy jesteś trenerem. Czy to wpływa jakoś na to, jak oceniasz uczestników, co im mówisz, na jakiej podstawie wybierasz ich do swojej drużyny? Rzeczywiście to była długa droga i tak oczywiście, że wpływa, bo mam ten pewien rodzaj empatii, zrozumienia dla tych osób, którego inni nie mają, bo po prostu nie mogą go mieć, bo nie byli w tej sytuacji, nie byli w tych butach, w których byłem ja i w których teraz są ci uczestnicy. Wiem, że ten stres bywa często paraliżujący, często sprawia, że nawet naprawdę wytrawni wokaliści potrafią się potknąć. Dlatego ja zwracam szczególną uwagę na barwę, bo to jest coś unikatowego, coś, co sprawia, że dany uczestnik jest naprawdę wyjątkowy, ponieważ barwy nie da się nauczyć, wyuczyć, kupić, z tym się albo człowiek rodzi, albo nie. Całą resztę można wypracować, wszystkie błędy techniczne można skorygować, wprowadzić jakiś system pracy, który poprawi to i owo. No i emocje. Emocje też są ważne, bo świadczą o osobowości, która jest bardzo ważna. Zaraz po głosie to osobowość decyduje o tym, czy ktoś porwie publiczność, jak długo utrzyma się na scenie i jak długo będzie potrafił skupić na sobie zainteresowanie, które jest bardzo potrzebne do tego, żeby ciągle mieć grono słuchaczy i przyciągać kolejnych fanów.